Pracowaliście dość mocno. Z tego co widziałem, frekwencje trenerzy przedstawiali, to naprawdę dobra frekwencja, nie jest idealna, ale dobra. Ci co mają najlepszą frekwencję będą dzisiaj wyróżnieni i zobaczycie, że się opłaci uczęszczać na zajęcia, bo będzie na podsumowaniu zawsze jakaś nagroda dla was. Ja dziękuję rodzicom za pomoc, za wytrwałość. Za to, że wychowujecie przyszłych piłkarzy. Piłkarzy, ja myślę, reprezentacji kraju, a może i dalej. Bo niektórzy tutaj rosną nam na wspaniałych zawodników. I oby tylko kariera ich się nie zakończyła na 16 roku życia. A myślę, że to wszyscy będziemy o to starali się. To przed nimi naprawdę wielka, wielka kariera. Na pewno nie wszyscy, no bo chciałoby się, żeby aż tylu wspaniałych zawodników było, ale niech będzie chociaż 10%, to też już będziemy wszyscy zadowoleni bardzo. Proszę Państwa, mamy w tej chwili w naszym klubie, zacznę od sekcji kickboxingu, jest trener, jest pan trener. Kickboxing. Zapraszamy wszystkich zawodników kickboxingu. Powiedzcie, jakie rozmiary koszulek, czy nie? Dokładne wymiary. Ale nie odchodźcie, jeszcze zostajecie, na razie. Proszę się poubierać w koszulki do zdjęcia. 152. To jest taki rozmiar. A tu go pisze pan. Tato, jakie mam to? To nie brał długopisu. Kto wziął koszulki, wychodzi panowie. Kto wziął długopis i koszulkę, wychodzi. O to, jak chłopcy się prezentują na boisku, technicznie, mentalnie, jeśli chodzi o zaangażowanie w grę. Aczkolwiek wyniki też jak też przygotowujemy na mecz, chciałbym, żeby te wyniki były dobre. W lidze mogę powiedzieć tak, mieliśmy bardzo fajną ligę, graliśmy z wymagającymi przeciwnikami, zajęliśmy miejsce w środku tabeli. Na 10 zespołów mieliśmy 5 miejsce. Jeśli ktoś by, tak powiem, wnioski na przyszłość. Jeżeli ktoś chciał zobaczyć, jak chłopcy grają, miałby to możliwość w ubiegłym tygodniu. Wszyscy chłopcy trenujący mieli możliwość udziału w tym na stalkach. Wszyscy z nich korzystali i myślę, że to był wykładnik naszej pracy przez to. Pracujemy dalej, zbliżają się wakacje, wyjeżdżamy na obóz. Później znowu przystępujemy do ligi, już gramy turnieje i... Jak będzie za mały, to powiesz. Otrzyma ten oto rower. Jeśli chodzi o kickboxing, jest to
Tomek, Justyna i... I Paulina. Justyna i Paulina Rosłon, wielkie brawa, najwyższa frekwencja. Jeśli chodzi o roki 2003-2004, ja miałem 3 osoby. Tomek Brzeziński 91%, Miłosz Kozłowski 94% i Kuba Seweryn też 94%. Brawo! Jeśli chodzi o roku 2001-2002, tam była różnica 1%, poczynając od 95-94-93-92. Jest to Jaś Krawczyk, najwyższa frekwencja 95%. Następnie Kuba i Bartek Kaczmarek 94% i 93% Sebastian Szutkiewicz. Jeżeli się pomyliłem o 1%, to Kaczmarek, Kaczmarek, Szutkiewicz, Krawczyk. Jeśli chodzi o seniorów, juniorów, frekwencje też były wysokie, aczkolwiek żaden z nich nie osiągnął pułapu powyżej 90%. Brawo! Najwyższa frekwencja był to Żebrowski Patryk i Robert Katczak. Nie będę mówił ile. Dobrze, i tutaj są nazwiska tych osób, bodajże 4, 7, 2, 9 osób, które grają właśnie o ten rower. Kto losuje? Prezes! Kto jest najmniejszy? O, chodź, chodź! Będziesz losował. Wstań na stole. Wiesz, rower nie ucieka, ja nie wiem. Zamieszaj, rączką zamieszaj. Zamieszaj. Rada wyjmij! Zrobimy tak, żeby napięcie rosło, będziemy czytali po kolei te kartki, które zostały. Tak jest. Te osoby otrzymają też nagrodę. Nie, nie, dobra, nie chować! No to będzie musiał wygrywać. Ale ja w tym nie polski. Korupcja. Pierwsza, to odpada. Piłka w nagrodę. Kaczmarek Bartek. Brawo! Chodź po piłkę. Bartek, zapraszam. Piłka. Bartek, gratuluję. Daj mi tego Huberta mojego. Nagroda dla niego. A dla niego piłka za losowanie? Dla tego małego? Dla niego puchar. Do następny. Szutkiewicz Sebastian. Brawo. Brawo. Emocje rosną. Niestety drugi bliźniak. Tomasz Brzeziński. Brawo. Zostało trzech, ręka do góry. Kto został? Uwaga, jeden odpada. Krawczyk Jan. Dobrze, zostały dwa. To jedno też otwierałem. Prezes ma tą, która wygrywa. I prezes teraz przeczyta. Nie, ma pierwszy. Nie, ale będzie wiadomo wtedy. Pusto! Miłość! Do domu, Rafael!
To lotka dziś za. Bo to trener. Lotka dzisiaj za. I sędziego. Zapraszam trenera Tomka. Muszę zobaczyć, który na które rząd. Brawo. Brawo, brawo. Proszę bardzo, panie trenerze. Tak samo ubieramy się w koszulkę do zdjęcia, cały dres. No przecież kurtki zimowe nie dostałeś. Oni się wymienią. Jeszcze na niedźwiedzia macie. A to, jak będzie za duże, wymienimy.